ponad 40 zespołów, około 200 muzyków, którzy zjadą z Polski, Europy, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Dwie sceny plenerowe, 5 festiwalowych klubów i tysiące fanów. Suwałki staną się europejską stolicą bluesa 11 lipca, a muzyka będzie brzmiała w mieście jeszcze w niedzielny wieczór i noc z 14 na 15 lipca. Generalnie nie zmieniamy programu czy atmosfery festiwalu. Rozpoczynamy w czwartek, odsłaniamy kolejną tablicę z nazwami gwiazd bluesa, później happening bluesowy i od piątku zaczynamy śniadaniami, koncertami na ulicy Chłodnej, koncerty akustyczne, później koncerty główne w Parku Konstytucji i na scenie przy ratuszu. Wcześniej troszeczkę też proponujemy koncerty na Placu Marii Konopnickiej, troszeczkę mniejsze, ale są to też koncerty plenerowe. Tam też występują nie tylko nasi wykonawcy, ale zespoły zagraniczne. I wieczorem koncerty w klubach, w 5 klubach. Podobnie w sobotę. W sobotę dodatkowo jeszcze odbędzie się koncert na mobilnej platformie oraz połączony z paradą motocykli. Tak samo w sobotę śniadania, koncerty na ulicy Chłodnej, koncerty na Placu Marii Konopnickiej. Od godziny 17 zapraszamy na koncerty główne, podobnie jak w piątek. I w niedzielę rozpoczynamy właśnie kwalifikacją Polish Blues Challenge, później zespoły. Także myślę, że ta niedziela też staje się już nawet nie jakby takim czwartym mniejszym dniem, ale pełnoprawnym dniem festiwalowym, także tutaj można mówić o pełnych 3 dniach i czwartek takie rozpoczęcie. Też oczywiście, co miałem powiedzieć, w czwartek koncert otwarcia. Lista wykonawców jest imponująca. Tradycyjnie przedstawił ją podczas wczorajszej rozgrzewki bluesowej Jan Chojnacki z Radiowej Trójki. 11 lipca, godziny nocne. Tradycja. Tradycja polegająca na tym, że robimy koncert, który jest transmitowany na żywo do programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Bielszy Odcień Bluesa, Gwiazda, a przed Gwiazdą tak zwany support, który w tym roku prezentuje premierowe zupełnie wystąpienie artysty, który nazwał się Sosnowski, polski Tom Waits. Myślę, że będzie się Państwu podobać. Jako główna gwiazda, ta z transmisją i z udziałem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej, Corey Harris. To obok Taj Mahala i Cab Moy jedna z najważniejszych postaci amerykańskiego bluesa, nawiązująca swoją twórczością do korzeni, a jednocześnie potrafiąca przybliżyć te korzenie w sposób czytelny współczesnemu słuchaczowi. Corey był już kiedyś przed laty na festiwalu Rawa Blues i mnie osobiście utkwił jako jedna z najjaśniejszych postaci współczesnego, prawdziwego, akustycznego bluesa. Stawiamy na polskich wykonawców. Maciej Lipina otworzy pierwszy dzień na wielkich scenach. To młody człowiek, który założył zespół Ścigani, z którym nagrał płytę, obecnie nagrał też płytę solową. Pięknie miesza tradycję rockową z bluesem. J.J. Band, kolejna, można już powiedzieć, legenda polskiego bluesa, bo grają ponad 15 lat, należą do zdecydowanej czołówki, nagrali płytę, której poświęcili wiele uwagi, to jest repertuar Tadeusza Nalepy, przypomną znaczną część tego repertuaru też podczas festiwalu 12. Magda Piskorczyk, ulubienica publiczności suwalskiej. Listę tę uzupełnią wykonawcy między innymi ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji. To tak się dziwnie pisze, natomiast czyta się Gronie, bo ona jest Irlandką, która miesza tradycję irlandzkiego folku z nowoczesnym bluesem, świetnie śpiewa, świetnie się prezentuje na scenie, nigdy jeszcze w Suwałkach nie była. Sari Shore to z kolei Amerykanka z Nowego Jorku, którą zachwycił się słynny producent Mike Vernon i on właśnie wyprodukował jej pierwszą płytę. Potem była na festiwalu Glastonbury, gdzie jakiś niesłychanie zupełnie odniosła sukces. The Cashbox Kings po raz pierwszy w Polsce. Nigdy jeszcze nie byli w tej części Europy. Chicagowski zespół,
którego liderem jest grający na harmonijce Joe Nosek, czyli Józek Nosek, nasz człowiek w Chicago. Zaprosił fantastycznych kolegów, grają ożywczego, tanecznego, radosnego bluesa Cashbox Kings po raz pierwszy w Polsce i po raz pierwszy w tej części Europy, właśnie w Suwałkach. The Allman Betts Band. Niestety ich rodzice już nie żyją. Znaczy nie żyje ojciec jednego z nich, Allmana. Betts ma jeszcze tatusia, ale postanowili ożywić tę wspaniałą tradycję muzyki amerykańskiej i grają po raz pierwszy w Europie. Właśnie rozpoczynają od Suwałki Blues Festival swoją trasę europejską. No i wreszcie takie wielkie boom, Kenny Wayne Shepherd. Kenny Wayne Shepherd to obok Joe Bonamassy obecnie najważniejszy przedstawiciel elektrycznego blues rockowego grania. Był w Polsce tylko raz przed dobrych kilku laty. Powraca pięknie, powraca z nową płytą i właśnie tę nową płytę będzie promował w Suwałkach. A kiedy nie gra, to ma czas na kupowanie pięknych samochodów. To oczywiście niepełna lista. Wszystkich ogłoszonych wykonawców można znaleźć na stronie Suwalskiego Festiwalu, ale nawet tam prezentowane zestawienie zostanie jeszcze uzupełnione. Wciąż tajemnicę stanowi dwójka wykonawców. Niestety jeden z takich bardzo istotnych dla nas artystów, Michael Coleman, niezmiernie utalentowany wokalista i gitarzysta, nagle niespodziewanie pożegnał się z tym światem. I to było w momencie, kiedy byliśmy już na etapie no, prawie zamykania kontraktu, co spowodowało, że ta układanka nam się nieco zamieszała. I stąd to, o czym Bogdan wspominał, że mamy jeszcze dwie nadzieje, prawie 99,6%, ale jeszcze nie możemy o nich powiedzieć, bo w związku z tym całym zamieszaniem nie ma podpisu osób ważących pieniądze pod kontraktem. Pewność jest, nazwisk zdradzić jeszcze nie możemy, proszę nam wybaczyć, myślę, że w ciągu najbliższych 2 tygodni do majowego święta to się wszystko wyjaśni. Z pewnością znakomity okaże się koncert niezwykłego duetu, stanowiącego dowód na to, że blues łączy pokolenia. Pete Brown i Chrissy Matthews. Pete Brown, autor tekstów słynnych utworów największych przebojów grupy Cream, obecnie 89-latek, łączy się z 27-latkiem, z Chrissy Matthewsem. To międzypokoleniowa sprawa, bardzo interesująca pod względem tekstowym i takiego manifestu ogólnego. Suwałki Blues Festival zdążył już zdobyć serca suwalskiej publiczności, polskich miłośników bluesa, zyskał już doskonałe recenzje w Europie. Myśli Rady Artystycznej Festiwalu wybiegają jednak dalej. Ja myślę, że z czasem dojdziemy do tego, że to właśnie Suwałki będą najważniejszą imprezą bluesową w lipcu, nie tylko w Polsce, w Europie, bo w Europie też zaczynamy być bardzo istotni, ale i Amerykanie sami zaczną się upominać o to, żeby w lipcu u nas wystąpić. Tajemnica sukcesu tej liczącej 12 rok imprezy tkwi w bardzo dobrej organizacji, ale przede wszystkim doskonałej obsadzie artystycznej. Tym kluczem jest przede wszystkim zadowolenie publiczności, zadowolenie blues fanów, a także zadowolenie władz miasta. I myślę, że udało nam się ten klucz tak doszlifować, że wszystkie te elementy odbiorcze dotychczas nie narzekały i może dlatego nadal utrzymujemy się jako Rada Artystyczna Festiwalu. Staramy się, mamy jakiś pomysł, szukamy fajnych wykonawców, głównie różnorodnych. Staramy się też szukać oprócz wykonawców polskich, też wykonawców zagranicznych, którzy są nieznani, którzy nie byli jeszcze w Polsce, którzy niekoniecznie są bardzo drodzy, ale są fajni i podobają się publiczności. Do tej pory to wszystko się sprawdzało. Zarówno Jan Chojnacki, jak i Bogdan Topolski, mówiąc kolokwialnie, mają nosa do artystów. Mieliśmy taki przykład z
Fantastic Negrito, który przyjechał do Europy, do Polski, jak po raz pierwszy. No i bam, bęc, bęc i nagle się okazało, że już dwie nagrody Grammy ma, bo w tym roku ponownie, czyli jak widać trafiliśmy. Podobnie z Southern Avenue, tym zespołem, który w ubiegłym roku wystąpił w scenie w parku. No ich kolejna płyta jest nominowana do Blues Music Award w tym roku. Mamy nadzieję, że też nowe płyty i The Cashbox Kings, i Kenny Gawaina Sheparda, no i przede wszystkim All Man Betts Band też zaznaczą się w sposób znaczący na wszystkich notowaniach, listach, a być może i nagroda Grammy. Festiwal obsypywany wyróżnieniami i nagrodami ma znakomite opinie wśród publiczności. Kolejne wyróżnienie odbierzemy niebawem. Nasz festiwal został wysoko oceniony przez fanów bluesa. Będziemy w Chorzowie mieli zaszczyt, przyjemność 27 kwietnia odbierać wyróżnienie, nagrodę za świetny nasz festiwal. Znakomitą opinię ma również wśród wykonawców, którzy mówią krótko. Bawiliśmy się świetnie, prawda? To tak można powiedzieć. Jak zdradził największy polski specjalista od bluesa, podczas Suwałki Blues Festiwalu dzieją się również historie niezwykłe. Nuno Mindelis tak się zachwycił klimatem festiwalu, że poprosił o nagranie. I okazało się, że spełnia ono wszelkie wymogi fonograficzne i 3 miesiące temu ukazała się w Brazylii płyta Nuno Mindelis Live at Suwałki Blues Festival. Przeżycia no, poruszające. Otóż Otis Taylor, który 2 czy 3 lata temu wystąpił na scenie w parku, nagle zobaczył w tłumie swojego przyjaciela Warrena Haynesa, który grał na sąsiedniej scenie. Nie dość, że go zobaczył, to jeszcze zobaczył, że ma gitarę ze sobą. I za chwileczkę wszedł do niego na scenę i zagrali wspaniałą taką improwizację na temat Hey Joe. I potem byłem w garderobie Otisa. Płakał. Płakał raz dlatego, że spotkał Warrena, ale też jak mi sam powiedział, że coś takiego nie mogłoby się zdarzyć, gdyby nie czuł, że jest wśród tak rozumiejących go ludzi. I facet, który no, ma za sobą wiele, 7 krzyżyk na karku, zjeździł cały świat, występował z najważniejszymi tego świata, a w Suwałkach się popłakał. Organizatorzy festiwalu zgodnie podkreślają, że wyjątkowa atmosfera festiwalu to w ogromnej mierze również zasługa mieszkańców miasta i lokalnego biznesu. Widzimy to pospolite ruszenie, znakomita promocja i wsparcie mediów. Mieszkańcy włączają się we współorganizację, zapraszają też swoich gości do Suwałk wtedy, kiedy jest festiwal. Praktycznie to jest święto miasta przez 4 dni, święto bluesa w naszym mieście i to daje taki power i odbicie. Naprawdę suwalski biznes nas również wspiera. Nie jest tak, że mamy jakiś wielki problem. Oczywiście musimy to wszystko negocjować, ale jest duże zrozumienie. Czasami to się przeciąga w czasie, ale też jest to bardzo pozytywne, że możemy liczyć, jak nam gdzieś tam brakuje jakichś środków, żeby domknąć którąś z umów, no to oczywiście ten pozytywny odzew suwalskiego biznesu naprawdę nas cieszy. Czwartkowa rozgrzewka dała przedsmak tego, co czeka nas już za 3 miesiące. Na scenie stanęły 2 formacje, które zostały jak zwykle doskonale przyjęte przez suwalską publiczność. W pierwszej części koncertu na deskach największej sceny Suwalskiego Ośrodka Kultury pojawił się zespół w składzie Piotr Karpienia, Bogdan Topolski, Rafał Lemieszko i Piotr Mikulski. Drugi akt rozgrzewki należał do Leszka Cichońskiego, Tomasza Grabowego, Roberta Jarmuszka, Łukasza Sobolaka i gościnnie Damiana Szewczyka. Towarzyszyła im Suwalska Orkiestra Kameralna.
that I belong.